Ty, ej, spokojnie! Chłopie! Odkręć hamulec! Hamulec odkręć temu. Kolejny nowicjusz łowi swoją rybę. Masz go? Mam. Hamulec, patrz, tutaj masz hamulec. No wiem. O. Odkręcony. Teraz zwijaj. No. Zwijaj. Spokojnie. Kurwa, jak skoczy. Ładnie skacze, czekaj, puść. Tak, uważaj, bo masz delikatny zestaw. No, podciągnij go tutaj. No i gratulacje, kurczę. Wszystkiemu bliskie. Chcesz sobie zrobić fotę? A jak? Gratulacje z łowienia pierwszej ryby. Odpłynie. Nabiera rozpędu. Płyń maleńka. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w tym kolejnym wędkarskim filmiku. Dzisiaj będę atakował ryby z pontonu. Jesteśmy na takiej pięknej plaży, można powiedzieć, i przymknąć oko, że jesteśmy w stegnie, prawie za darmo. Także będziemy dzisiaj próbować łowić, może uda się złowić jakieś fajne szczupaki. Dzisiaj typowo nastawiam się na szczupaka. Będę łowił z pontonu. Także są większe możliwości, aby dopłynąć w jakieś miejsca. Także trzymajcie kciuki i widzimy się przy rybie, mam nadzieję. Mamy rybę. Mam nadzieję, że to będzie piękny okoń. Ciekawe, ciekawe, bo na płoteczkę. O, zapowiada się na okonia. Zejdziemy sobie tutaj niżej. Tak, mamy okonka. Może drugi czy trzeci rzut. I mamy takiego okonka. Jak widać fajna, skuteczna przynętka. Taki okonek i wypuszczamy rybolkę. Wracaj. Moi drodzy, okonie to są rybki stadne, czyli mam nadzieję, że coś jeszcze tam nam weźmie. Dlatego rzuciłem praktycznie w to samo miejsce i zobaczymy. Mam nadzieję, że coś się zawiesi na wędce. Nie wiem, czy widać teraz pracę tej gumy. Zobaczcie sobie, jak fajnie miota ogonkiem. Tak jak mówiłem, bardzo możliwe, że to okoń. Mamy kolejną rybę. No i tak, nie pomyliłem się. Czyli miałem rację, że okonie to są ostatnimi rybami. No i praktycznie chyba taki sam. Oj kurczę, nie rzucaj się. Taka rybeczka i wraca do wody. Moi drodzy, powiem tak, chyba będę musiał się wziąć w końcu za te szczupaki, bo tak z ziomeczkami tutaj stoimy, gadamy, ja sobie rzucam w międzyczasie, a naprawdę wielkie pajki czekają, żeby je ktoś złowił. Moi drodzy, złowiłem jakieś małe okonki, właśnie jak sobie tutaj gadaliśmy, ale nie po to tutaj przyjechałem. Czas poszukać jakichś szczupaków i właśnie zastanawiam się, jak właśnie popłynąć na tym stawie. Jest fala, z jednej strony są trzciny, z drugiej też są trzciny, ale z jednej strony tam, gdzie nie ma fali, właśnie coś mnie korci, że tam mogą właśnie te ryby, te szczupaki odpoczywać. Mam taki plan, że właśnie sprawdzę tutaj, gdzie fala napływa na trzciny. Jeśli tam nic nie będzie się działo, to właśnie pojadę na drugą stronę, na tą spokojną wodę i mam nadzieję, że właśnie tam coś uda się fajnego złowić. Także trzymajcie kciuki mocno i łowimy. Wodujemy pontonu i wyruszamy w drogę. Wow, piękna rybka, jakaś fajna, naprawdę fajna ryba.
Daj podbierak. Myślę, że jest to naprawdę coś fajnego. Ładnie ciągnie. Ustawię hamulec, aby się nic nie zerwało. Zobaczymy, co to będzie. Wow, ale szczupaczek fajny. Dawaj podbiera, chodź tu z tym podbierakiem. Dawaj. Szybko, chłopie. Rozteguj to. A ten jest ładny. Wow, kurde blade. No to mamy po rybce. Ładnie był. Kurde mol. Ten fajny. Nie mówisz, że potencjału to nie ma. Kurde mol, widzieliście to wszystko chyba. I chyba wiecie, co teraz czuję. Moi drodzy, jeszcze wrócę na tą miejscówę, co myślę, że widzieliście, jaki fajny szczupak mi, no można powiedzieć, spiął się. Zobaczymy, może coś akurat się trafi. Ogólnie na wodzie nie widzę żadnej aktywności. Nie wiem, może akurat wybraliśmy słabe miejscówki, może nie, w sumie nie wiem. Ale zobaczymy, może akurat jeszcze coś fajnego siądzie. Zbliża się wieczór, także miejmy nadzieję, że ta aktywność szczupaków się odpali. Zakładamy takiego woblera. Może na koniec dzisiejszego wędkowania coś uda się złowić. Mamy jakąś rybkę. Dosyć fajnie się to zapowiada. Ciekawe, co to. I jeszcze nie wyszła do góry. Nie widać. O, widzę chyba, że szczupaczek. Oby tylko się nie zerwał. Tak, fajna ryba, fajna. O, kurczę, delikatnie zapięta. O kurczę. O, mamy ją, moi drodzy. Piękny szczupak. Tak. O to w tym wszystkim chodzi. W tym sporcie. Piękny szczupaczek i zwracamy mu wolność. Muszę uważać, żeby nie wpaść do wody. O. I popłynął. Moi drodzy, na dzisiaj koniec tego wędkowania. Miało być więcej tych szczupaków, ale niestety chyba jeden albo dwa ujrzeliście na filmie. Z pontonu troszkę połowiłem, miałem jedno branie, niestety nie udało się kompletnie mi nic pokazać, bo włączałem kamerkę, akurat była w ogóle wyłączona i w tym czasie ryba mi spadła. Może nie była jakaś mega duża, ale na pewno była delikatnie zapięta, ponieważ no 2-3 sekundy i ryba spadła z haka. Widzieliście też niestety spinkę fajnej ryby, która niestety nie wylądowała w podbieraku przez, no, że tak powiem w cudzysłowie, guzdranie, ale na sam koniec udało się w końcu złowić
tego wyczekiwanego szczupaka na dżerka 8-centymetrowego. Jest potencjał w tych przynętach nie tylko na okonie, duże okonie, ale także potrafi wziąć na to szczupak. Także dzięki za obejrzenie filmu, zachęcam do subskrypcji, do lajkowania filmu, do pisania jakichkolwiek komentarzy. Algorytm YouTube'a, że tak powiem, łapie takie sygnały i dzięki temu film nabiera rozpędu. Także dzięki jeszcze raz i do następnego. Na razie, cześć.